Cześć, widzicie mnie już? Tak, ze mną jest Młotko. Jestem, ale mało mówię. Tak, jest i dzisiaj mało mówi. Ha, ha. No. Także jest dobrze, bo Młotka jest, a mówi mało. Ale ja napierdalasz w klawiaturę, nie, napierdalasz ładnie, to trzeba przyznać. To co, startujemy, nie? Bo to nie ma to tamto. Jeszcze coś w ogóle napierdala, ale co tam? No, się pewnie. Bardzo możliwe. Czarno-biały, czy ty możesz coś dla mnie zrobić? Powiedz mi, mój drogi czarno-biały kolego. I brakuje mi tu skakania pod spacją, nie? Siedzę i ciskam w spację. Co my mieliśmy zrobić w ogóle? Mieliśmy popolować, nie? Powiedzcie mi, co mi jest na bumerang potrzebne? Gdzie jest bumerang w ogóle w broniach? Gdzie jest bumerang? Powiedzcie mi, siaki. Co? Ale co mam rozszerzyć czarno-biało, bo nie bardzo kumam. Tak w ogóle to właśnie na TS-a przydasz mi się, będziesz czytał porady. Jeśli możesz. Siemka, siemka. Nie wiem, ile kosztuje Don't Starve na Steamie, powiem szczerze, nie mam żadnego pojęcia. Ha! Z Didy idzie łatwiej. Bardzo dobrze. Czemu Młocia mało mówi? Bo Młocia sobie zrobiła kuku w tego, w dziąsło. Dziąsło, w gardło, w nos, we wszystko. No, mama sobie ogólnie lubi kurwa robić kuku. No. Nie lubię, ale samo wyszło. Po prostu jest ślimokiem i tyle. Mhm. Gdzie on spierdala? Ale czarno-biały, gdzie jesteś? Na TS-a mi właś. W sensie do nas. Pada. Kurwa, pada deszcz. I burza znowu jest. Młocie nie czyta czatu, więc wam raczej nie podpowiada na pytania, misiaki. Tak to już bywa. Kurwa, co za... tak jakby nie mam jak zejść teraz na TS-a, nie? Czekajcie, muszę jakoś ogarnąć. User joined your channel. Ale tu mam wleść. Tak, tu masz wleść. No, przepraszam. Cześć, czarno-białe. Cześć, Młoteczka, siemanko wszyscy. Tak jakby troszkę mi się przydasz, bo ty troszkę chyba ogarniasz, no, to słuchaj. Po pierwsze. A po drugie no troszkę będziesz czytać czat właśnie. No tak, Młotka zapomniała jak się czyta. Mhm.
Młotka to niech lepiej nie czyta, bo się później dziwne rzeczy na... Kurwa mać, na czacie dzieją. I co mam ci czytać? Nie mam Warzy. Nie wiem, na razie chcę się... Przeszkadza ci? Źle ci tu? Źle ci no tu, kurwa? Dobrze, dobrze, już nic nie mówię. Dogódź facetowi po prostu. Nie, nie, masakra. Ja się, kurwa, boję. Tu się dużo złych rzeczy dzieje. Ale postawię sobie tutaj ognicho. Nie zgaśnie mi jak pada, nie? No nie, nie zgaśnie ci. To dobrze. Musisz sobie zbudować domek, żeby ci nie zgasła. Ha, 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 nieśmieszne. Ja w Team Fortressa wbrew pozorom często grywam, tylko po prostu nic z niego nie nagrywam. Owszem, owszem, grywa. Tak, na przykład czarno-biały se ze mną gra. Jak coś to ma... A teraz zazdrośćcie. Tak, na stajni ogarów pogrywam. Jak mi minął dzień? Dzień mi minął szybko. Jakoś tak nie wiem. Ale wiesz, to... dzisiaj szponowałem na stajni ogarów, że miałem ten, że mam VIP-a. Jak było 32 na 32, to tak sobie wziąłem pomnekt i tak, o. Tam warto mieć VIP-a. To nie, no. Jest, nie jest droga opcja, a warto. Wiesz, co to jest za gra Anna? Nie? Ktoś cię pyta, czy zrobisz z niej serię, ale... Nie ogarniam. No tak, gram w TF-a, gram ostatnio często, naprawdę często. Ale zazwyczaj wieczorami, no chyba, że coś tam. I serwer jest przez całą noc full. Ja nie wiem, jak to się dzieje. Nie wiem, to jest chyba, kurwa, jedyny polski serwer, który jest full 2.4H. No, dokładnie. Jeszcze wczoraj poszedłem spać i tam potem, jak ci mówiłem, potem się obudziłem. I wiem, widzę, że młoteczka, godzina 3.28, disconnected, wchodzę sobie na serwer, a tam nadal full, więc... Proszę bardzo, młoteczka była dzisiaj disconnected do 5 rano. No to musiałaś się jeszcze raz połączyć. No bardzo możliwe, nie wiem, dzisiaj siedziałyśmy do chyba, no to po 5, nie? Skarby, ty tam żyjesz w ogóle? Mój skarbek chyba umiera na dziąsło, niestety. Umrzyłaś? Chyba umrzyła. Tak, to się młodce zdarza, ona czasem tak lubi umrzeć. No, ale się nie przejmujcie. Pada zimno, zimno, kurwa, żarcia nie ma, nie. Po 4 się rozłączyliście. No, po 4 skończyliśmy, no jakoś tak przed 5. Dzisiaj pierwszy raz mi Firefox zawiódł. Tak mi cięło twojego live'a, że nie usłyszałem, co mówisz. Bo Firefox to podziewie. Wiesz co, wiesz... Chrome jest tak, lepszy. Od pół roku siedzę na nowym Internet Explorerze. Na 10 i najlepiej mi działa z tych wszystkich. Czarno-biały właśnie... sorry. Ej, bez kitu, ja się zastanawiam, czemu jesteście tak cicho, a mi się wyciszył TeamSpeak, nie? Ja walę. To jest właśnie moja żona, słuchajcie, to jest moja żona. Znalezienie jej nie było łatwe. Wiesz, to jeszcze ale jest gorzej, wyjątkowo. Gorzej jakbyś nie założyła słuchawek i się dziwiła, czemu nie słyszysz. No, gorzej jakbyś zaczęła robić różne dziwne rzeczy i wy byście to słyszeli. To swoją drogą. A młotka też ma do tego tendencję. A tak by the way, Kina, jak chcesz poszerzyć tak. Sobie obraz z tego serwa, bo tak zdeczka, wiesz, zdeczka... No tam przycina ten dół, wiem, muszę to ogarnąć, nie no, mam kiedy. No to wystarczy, że na OBS naciśniesz edytuj obraz. Nie chcę się teraz tego edytować, ty tu wiesz, tu live. To sobie po live'ie zainstalujesz Sizera i sobie będziesz resizowała okienko na live'a. Ale to jest nie... akurat to jest wina OBS-a, a nie tego, nie okna. Jak to wina OBS? No bo on nie dodaje do sterwa jako gra. Ej, wy patrzycie na czat? Tak, tak, znaczy... Proszę, pomogę, widzicie ten osumnik, który mnie po prostu wbił w ziemię? Bez cipno? Pozdrawiamy. Siema marchewku. Cześć marchewku. Kurwa, długo tak jeszcze będę za tym kulkiem biegać? Czarno-biały, gdzie się robi? Kurwa mać. Co się gdzie się robi? Ognisko, wiesz. Nie, ognisko.
Bumerang, bo ja nie będę za tymi królikami kurwa biegać 3 dni. No czekaj, te testy, bo czekaj, muszę sobie odświeżyć chat. Ile czarno-biało ma lat? Czarno-biało ile masz lat? Prawie 18. Dziecko jeszcze. Ty nie jesteś dziecko. O. O, to mi się podoba. Jeszcze, to... nie masz 40 i co? I co? Jaj, co? A teraz to ci w ogóle ucięło dół, ten serwa. Chyba, że mi ucięło dół. Nie, bo ja przystanowiłam okno i się dziwnie przestawiło. Aha, dobra, to... ja to... Kurwa, czekajcie, bo to tak być nie może. To teraz od początku. Skoro już jesteś w OBS-ie i tak sobie dodasz okno... Cichaj tam, kurwa. No zaraz ci powiem tak, żeby było... idealnie. No tak powiedział, że się zaczęłam bać, jak taki, wiesz, żul. Ty, ale tego się nie da tak zrobić. Czego się nie da tak zrobić? Ale nie, bo musisz sobie dodać okno, bo przestawiłaś okno. Jeszcze raz musisz sobie usunąć i dodać okno. Ty, ja nie mogę tego teraz zrobić. Przykro mi, słuchajcie, dzisiejszy live tak będzie wyglądał. No to usuń okno i dodaj. Tak później mi się pokaże, kurwa, moja tapeta. A nie może mi się pokazać moja tapeta, nie, nie uwierz mi. Nie pokaże im się twoja tapeta, jak usuniesz okno i dodasz jeszcze raz. Jak coś się spierdzieli, to czarno-biały to po prostu... Kina będzie chłostała. Chciałbyś. No. Wiem, żebyś chciał, czekaj. Dobra, jest już całość. Przesuń wyżej, dobra, już jesteśmy, już. Bartek, po co ci wiedzieć, ile mam wzrostu? O, widzisz, teraz jest idealnie. Tak, widzę. 1,84 m. Jak bardzo chcesz widzieć. Ja mam na tapecie nagie zdjęcie młotki, nie możecie tego widzieć. O kurczę, jaka szkoda, że nie widzieliśmy. Przepraszam, skarbę. Chcesz tam wylecieć szybciej niż tu wlazłeś? Młotka, on stawia tego TS-a, kurwa, jemu nie można podpadać. Ko. Co cicho, gdzie ja później będę siedzieć? Gdzie obchodzi, że stawia TS-a. Ale coś dzisiaj, taki humor. Jaki? Co pyskujesz? Czarno-biały, nie. Powiem ci, że nie, bo... Proszę, nie. Dobrze, już. Kurwa. No nie, ja mam dość gonienia za królikami. W dupę z nimi. No jeszcze se, kurwa, do dziury wszystkie Nie. Oszukali mnie. Ta gra mnie oszukuje. Nie mam żarcia, nie mam nic. Żeby... Nie umiesz grać! Ty nie umiesz, ja super! Masz już to duże ognisko? Czy nadal masz tylko małe? Ja mam tam na górze ognisko, ja tu przyszłam pożarło. Mhm. A jak nie dojdziesz? Przecież se postawię. A, no dobrze. Masz już to duże ognisko, no jest kozackie. Duże ognisko, Jezus Maria, o czym on mówi? No przecież ono tam stoi na górze przy maszynie, w sensie science machine. Dobrze. Kina zawsze dochodzi, w sumie true. Pozazdrościć. No myślałby kto, że ty nie dochodzisz. Jak się beze mnie bawisz, to tak masz, ze mną zawsze dochodzi, haha, pijacz. Ale to może porozmawiamy sobie o tym innym razem. Jak będzie odpowiedniejsza na to chwila. Mocja nie jest smutna, Mocja jest chora. Na głupotę od urodzenia, a teraz sobie zrobię kuku. Wiem, że jestem starszy od Młotki, ona ma wieczne 16. Młotka się ostatnio, że tak powiem, wsypała, o ile to w ogóle można nazwać wsypaniem się. Ile ma lat, więc... Już niestety 16 i nie obowiązuje. A ile teraz obowiązuje? 40? Kurwa, czarno-biały, nie musisz mówić wszystkim, ile ma lat, tak? O, fuck, zapomniałem. No tak, miałem nie mówić. Na razie mówiliśmy im, że 35, a ty tu widzisz. Ale... Ej, miałam tu ognisko. Króliki ci zabiły.
Smutecek. Co? Smutecek nic nie zjadł. Za bardzo go boli. Prawie mi smutno z tego powodu. Kurwa! Nie jadłam nic dzisiaj, boli. Nawet na krababora nie ma. No boli ją, no, niestety. Dlatego ja się z nim dzisiaj łączę w bólu. Mati, ja użyłam Sahola, ale nie pomaga. Po prostu ślimok. Chcę zrobić kuku i tak jest. Ej, kurwa, patrzą się tu... Co się stało? Co się stało? Nie, co, jak? Się włącza jakaś dziwna muza, to po pierwsze, po drugie... Nie, kurwa! Co to było? Co to jest? Co tu się dzieje? Ja na razie jeszcze nie widzę, bo jest opóźnienie. A, widzę. Piekło ci wskoczyło, zwariowałaś. Ale a przecież... Powoli. A masz wianuszek? Mam! Tu pewnie. A, to okej. Nie no, wszystko jest okej. Nie jesteś aż tak bardzo głodna. No to ja cały czas coś wszamam na bieżąco. Ja jak pierwszy raz grałem w tą sterwę, to myślałem, że to ty, taki paseczek... Ludka, jest... zaraz cię pierdolę za tą klawiaturę! Przepraszam! Mów. No. Myślałem, że to żółte to jest stan pęcherza i jak dojdzie na maksa, to masz takim tak przyjść, wysikaj się. To by było dobre. Albo facecie, dziki wizja. No przepraszam, dziką wizją... Wy to byście wszędzie z siusiorami machali. Wszędzie. Do chmur. Jeżeli kiedyś pójdziecie do pewnego... fast fooda i będzie tam stał czarno-biały za ladą i będzie machał siusiorem, to będziecie wiedzieli, że... Znaczy, będzie ktoś tam machał siusiorem, to będziecie wiedzieli, że to jest czarno-biały. Także wiecie, także bierzcie ode mnie szejki, bo to jest ze zdrowym dodatkiem białek. Czarno-biały w życiu od ciebie po prostu... Nie. A to masz za darmo. Dziękuję! Ależ mnie, kurwa, zaszczyt kopnął. Mam tylko nadzieję, że wpierdalasz dużo ananasa. Lubisz ananasy? Nie, ale... a później ci wyjaśnię. No dobrze. Spierdolił mi kurwa. Jasne, że widzę ten czat. Ale patrzę się na ekranek i mi tak miga. Marchewek, o czym mówimy teraz? No właśnie. A że Marchewek nie ogarnął tematu? Ech. A spotkałam się kiedyś raz z gościem z tej instytucji, w której pracujesz, ale był tak nudny, że aż po prostu... No. Młotka, ty pamiętaj, żeby jak coś to sobie odciszyć mikrofon, nie? Zobacz, czasem nie ogarnia takich rzeczy. A jaki... Pamiętać. Jaki może być jego tajny składnik szejków? No, bitch, please! Hello w ogóle, hello! Ty, moja postać jest głodna. Pytanie, czy jestem bardziej czarny, czy bardziej biały? Kina, czy jestem bardziej czarny, czy bardziej biały? Decyduj. On jest bardziej biały. Oczywiście, że tak. Lata znowu swoje. Jak ją kocham. Co ja znowu? Napierdzielasz w klawisze z karty tylko. Się nie się wyciszyłam, no. Jak ja kocham, Boże, to jest po prostu lama roku. Matka, pytanie do ciebie, czy pokazałaś ten rysunek? Ci wysłał, no, jak mieliśmy na lewie Monaika. Pokazałam, nawet kina już go widziała wcześniej przede mną. No. O, proszę. Krupa! Kurwa, wlazłam gdzieś, nie wiem jak tu wlazłam, nie wiem jak stąd wyjść. Nie, to jest jakaś masakra. No bo jak jestem daleko, to młocia wali w klawiaturę, no. Masakra to jest dynia biegająca, skacząca za tobą, do której możesz sadzić rzeczy.
Ja nie wiem, kto to wymyślił. Ten... Ufa, grupa, idź mi stąd. Oła. No i teraz w którą stronę mam mapę? No... No oczywiście, że się odwróciła. Kurwa. To naciśnij sobie tab. O. Czekaj, chyba tak jest dobrze. Ale żeś kawał świata odkryła. To jest 20 dzień, czy to jest 18? 18 chyba. To chyba a no to tak i tak było. Długo przeżyłaś. Gdzie? Aha, tutaj. Mój max to były 3 dni. Okej, okay. Nie no, no to masz. Potem się zorientowałem, że muszę jeść. A, okej. Okay. Grywasz jeszcze w spore? Właśnie ostatnio nie grałam, jakoś tak miałam taką dużą fazę na tą grę, tak? Napierdalałam i się skończyło się. No spor jest dobrą grą, ale myślę, że na krótki okres czasu, tak? A nie, łopaty. Ale wiecie co, jak się robi zimno? Kurwa, pewnie nie dojdę. Ich. Znaczy ja zawsze dochodzę, ale ten... No. Ten sterw kosztuje w tej chwili około 35 zł, 34 chyba 99. To znaczy na polskich jakichś sklepach z kluczami. A na Steamie kosztuje około 50, może troszeczkę mniej teraz. A propos, młotka, ale skąd wrzuciła? Napisałaś czy nie? Tak. Słucham kina? Ogarnięte. A żeś dziewczynie wrzuciła, że jej simka za dużo waży, no. I cholery. A to prawda, dostałam maila. Haha, Kingoszka wysłała ci maila, ale ten mail jest za duży i ci się nie zmieści na skrzynce. Smuteczek. Trzeba sobie założyć większego maila. No tak ty jak się miał jakimś od dwa. Tak. Nie, ja słyszałem, że na Gmailu ma być od chyba 2014 w kwietniu ma być wprowadzane załączniki do 10 GB, więc... Na Gmailu w ogóle jest fajna poczta, ja bardzo lubię. No, ja też bardzo lubię. Nie to co jakieś WP. Albo O2. O2. Albo... Nie, no ja mam nadal maila na 2, ale już się zraziłem do niego, bo mi się raz włamali. Musiałem wysyłać SMS-a za 3,69, żeby odblokować konto. Oho, ty co to kurwa biega? Ej, tu się dzieją jakieś dziwne rzeczy. Ja nie chcę, żeby one się działy się. Nie chcę. Czy... A mnie Gmail denerwuje strasznie. Bo? Bo ona się nie zna, jest niefajna, daj spokój. Bo jakiś taki syfiaty jest. Sama jesteś syfiata. Chociaż nie, ty nie możesz być syfiata, bo ja z tobą wypię, nie. Dobra, nieważne. Kiedy Covers się ożeni w Simsach, Boże? Erol, myślę, że możesz. Ola. Ale masz teraz idealnie wymierzone okienko w tym... w OBS-ie. Co mam jak idealnie, co? Zrobiła? No, że idealnie już nic się nie obcina. No bo ja jestem sprytna. Ja tak umiem. Od co? Nie wiem, czemu Wojtka nie ma na live'ie. Ja mam, że tak powiem, zazwyczaj tak, że nie zapraszam ludzi na live'a. Jak są, to są, tak? A jak nie ma, to nie ma i tyle. No logiczne, jak są, to są, a jak nie ma, to nie ma. No dokładnie. Nie wysyłam jakichś pierdyliarda zaproszeń. A tu jest bumerang. Jedno to. Skąd się bierze węgiel? Węgiel? No. A nie musisz go przypadkiem wykopać albo coś? No to się chyba ciebie pytam się! No to mówię, że musisz go wykopać ze skały. Boże. Gorzej, że ta skała chyba jest tylko w jakimś jednym biomie. Chociaż też mówią, że spali drzewka, z suchych drzew. Jakich no suchych drzew? Aha, z suchych drzew. Masz szuchę? Nie mam suchych, ale poszukam. Poszuszasz. W dzień poszukam. Mm-hmm. Kurwa, co to jest? Co to jest? Ja jebie. Co? Ja u mnie wejdzie za 4 sekundy. Kurwa, wypierdalasz. Jezus Maria. Jakiś dzik cię je. Już cię nie je. Na.
Młotka, zacznij ty robić live'y, bo nie mam tyle pytań do ciebie, że już mnie to zaczyna wkurwiać powoli. A z czego ja będę live'a robić? Ja nie umiem. No ja ci mówiłem ostatnio, z czego masz robić live'a. Czego mam robić live'a? Z TF-a. No ale jak gram w TF-a, to nie mogę patrzeć za bardzo na czat wtedy. Ej, czemu moja postać wariuje? Co ja mam z tym zrobić? Jak to mu zaradzić? Wariuje? No to musisz sobie wymienić wianek. Nie wiem. Ej, wiem, z czego zrobię live'a. Tego z pierwszego X-koma. On jest natury, więc dam radę wtedy. Nie dasz rady, ty jesteś sobą, skarby, ty wiesz. Ej, akurat w X-koma wymiatam. In your face. Aha. True story. Chętnie to zobaczę. No to proszę, mój live będzie z X-koma, tego pierwszego X-koma. A na informacje o live czekajcie u Młotki na kanale, no nie spamujcie teraz o, tutaj. O właśnie, nie pytajcie kiny. W ogóle nie pytajcie mnie o różne rzeczy związane z Młotką, byłabym wam bardzo za to wdzięczna. No, mówię, że zdejmij wianek i zrób sobie nowy. No, a mam kwiotki? Nie mam, więc muszę iść poszukać. No to zbieraj kwiotki. No, kurwa, a skąd ci je pozbieram? Z ziemi. Łąki! No. No, też nie? Biegnę. Bo kwiatki ci już zwiędły. O, wariujesz, już wariujesz. No, wiem, bardzo że już wariuję. A to by było fake, gdybyś umarła z powodu tego, że ci kwiatki zwiędły. No ale przecież one jeszcze są żółte! Ta gra mnie robi w chuja. Nie mów brzydko. Młotka, bo cię wywalę stąd zaraz. Co nie mów brzydko? Dlaczego mam go zdjąć? Przecież on jeszcze działa, przynajmniej powinien. Co to kurwa jest? Ej, no, ja się kurwa boję tej gry. 4, 3. Dwa. Nie, to są króliki tyle, że zmieniona. Takie małe czarne gówno, tak? Tak. A, no to widzę. Kurwa, 12 kwiatków to było, nie? No. O, są kwiatki. No, że podniosłam, jesteś troszkę, wiesz... Do tyłu. No. Kina już dużo razy mówiła, jak się poznała z Młocią. Dokładnie. Pierdyliard razy rzekłabym. No, rozbiliśmy na wyspie i tak było. No. I zaczęłyśmy tam uprawiać dziki seks i tak to się zaczęło. I no dokładnie. I było takie tarcie, że ogień się zapalił i wywaliło ich do Europy z powrotem. Dokładnie tak. W taki to sposób prosta udało sprawa. Nam się uratować z bezludnej wyspy. No. Prawda, skarbie? A czy mogę zdjąć, bo on mi psuje mózg? Ty rzeczywiście, kurwa! Ja jebie! To znaczy, on ci psuje mózg, jak jest nieświeży. Jak będzie świeży, to ci nie będzie psuł mózgu, tylko ci. Ale to ja nie wiedziałam, że on mi psuje mózg. Myślałam, że mój mózg po prostu no i bez niego byłby zepsuty. Ale nie mówiłem! Myślałem, że to oczywiste. Nie, to kurwa nie jest oczywiste. Kropa, jeszcze ciebie mi tu brakuje. Kropa kwiatków szukamy. Ciemno się zaraz zrobi. Ja nie mam kwiatków. Moja postać wariuje. Nie. Zaraz będzie ciemno. Wiem. Jest po prostu lipka. O, gul tam lata. Dobra, rozpalamy to ognicho. Teraz wrócę. Dobrze, wycisz mikrofon. O, wyciszyła zanim powiedziałaś. Brawo. Nie, bo ona ma tendencję do tego, że a, bo ona gdzieś idzie, coś tam wezmę robi. I zaraz, wiesz, gada, Omek, gada do szczurów. Krótki. No, gada do Omega, nie? A ty sobie siedzisz i gadasz, nie? Dzisiaj spokój, dzisiaj nie remontowali i powiem wam szczerze, że jestem z tego powodu przeszczęśliwa.
No dzisiaj nie, teraz nie, ale wiesz, położysz się spać, piąte rano i jeps, jeps, jeps. Jutro niedziela, więc raczej powinno być spokojnie, ale od poniedziałku pewnie myślę, że znowu będą cisnąć, nie? Jutro obiadek? Jutro nie ma obiadku, jutro moja rodzinka leci na komunię. A no tak. Jutro, a jutro w ogóle chyba jest w ogóle komunii gdzieś, wszędzie. Ale po prostu pogoda na komunię jest mega chujowa. No. Ale nie mam ani namiota, ani śpiwora. Muszę poogarniać te rzeczy. Bez cipna, kto to jest Obeg? Ciężko z... Omek? Nie wiesz, kto to jest Omek? Obeg. A to nie, to tak, to tego nie znam. No ja też nie. Atwio. Czy tak dużo cię opuściło? Jakieś 32 minuty live'a. Były mąż, chciałem zauważyć, że hajtnąłem się z młotką. A bigamia jest w Polsce nielegalna. Jak tu się zaczynają jakieś schizowe rzeczy dziać, no? Przeczytam ci pytanie, którym cały czas spamuje Kubolik. Zrobisz live HD, cokolwiek ma to oznaczać. A kupisz mi internet taki, żebym mogła robić live HD? Koniec spamu. Całe szczęście. Pewnie nie usłyszę. Ej, kurwa, co mi tu przyłazi? Wypierdalać. Alnixa, nie wiem, czy czytam komentarze jako jedyny. Młotka poszła, kina patrzy się na grę. Zresztą między innymi też dlatego go zaprosiłam, tak? Że... Tak. Że ja po prostu jest mi ciężko grać w Don't Starve'a w międzyczasie ogarniając grę. Więc poprosiłem Czarno Białego, żeby sobie troszkę tak czytał to co wy mi piszecie. Czemu picie alkoholu na antenie jest nielegalne? O Boże. Ja nigdy o takim przepisie nie słyszałem, ja nie wiem. Może ja nie też nie, ale ktoś już tak twierdził. Nie wiem, zawsze mnie to rozśmiesza. Mnie też. Weźmy pod uwagę, w ilu filmach jest alkohol, seks, narkotyki i tak dalej. Owszem. Wystarczy wpisać red. I potem widzisz. Kina, czy ja o normalnych filmach. Żeńska łapa kradła ci ogień. Tak, widziałam. A to co ona mi kradła? Bo ja to w sumie... Ogień ci kradła. A to ona mi tak może podpierdolić ogień? No. Co to ma być? Ej, czemu nie ma wiem. Znowu wianek na łbie? Zdejmuj to, kurwa. Skąd wianek on to wziął? Ale przecież ja ten wianek już zdjęłam. Oj, tutaj będzie potrzebny, nie wiem, detektyw Rutkowski. Trzeba będzie to wyjaśnić. Nie wiem, do której będzie live. Pewnie jeszcze z pół godzinki i będzie. Marchewek tym razem dostał timeouta czy bana? Marchewek dostał? Przecież marchewek nie może. Nie marchewek. Pytam się marchewek, czy komuś dał, bo ten Kubolik znowu spamował. A, dostał timeouta. W ogóle ostatnio się zagłębiłem w te komendy Twitcha i w ogóle nie wiedziałem, że można dać na przykład timeouta na określoną ilość, jaką sobie ty wybierzesz. Możesz sobie dać na przykład na 2 sekundy timeouta. No, wypas. Ja myślę, że ten 10-minutowy jest taki perfekcyjny. No. Ale możesz dać maksymalnie na 48 godzin. No ja tam daję ludziom szansę. No a najwyżej się dostaną bana na jakiego bana. Och, pewnie zaraz mi wywali internet. Tam. Znając życie. Mam nadzieję, że nie. Ej, nie ma kurwa kwiatków. No słuchajcie, to są jakieś jaja, no. No jak wszystkie zebrałaś na wianek, no to nie ma. Tu jeszcze może będzie. Ale nie odrastają? Cholera, to... Nie, może to wróciłem. No shit! Ej, tu się dzieją dziwne rzeczy, moja postać widzi dziwne rzeczy, ja pierdolę, ta gra mnie zaczyna przerażać. I sama zakłada gwianek. No. Jakieś murzyńskie bliki ci latają.
to też fakt. Gdzie są kwiatki, kurwa? O, co z tym drzewkiem? No, a nie dostałam z niego tego. Drewna, w sensie tego, jak to się zwie. Jak można nagrać live'a? Live'a można zrobić. No, raczej ciężko się go nagrywa. Tak. Nie wiem, nie próbowałam. To znaczy, teoretycznie w ogóle się jest funkcja nagraj bez live'u, ale... że w funkcji z nagrywacza. Czekaj, 5. Kurwa, dlaczego tych kwiatków musi być aż 12? Nie. Mam dzisiaj dzień jęczenia na tą sterwa, wszystko po prostu przeciwko mnie. Patrz, jestem nazwany tajemniczym głosem. Ale jestem podjarany. A my się akurat z czarno-białym to się... Prawie jak w randce w ciemno. Czarno-białym się długo znam, jakby nie patrzeć. No. Bardzo długo, bo już... No, właściwie od jak zacząłeś robić live na livestreamie, to... No. Przez pierwsze pół roku, przez pierwszy rok nie opuściłem żadnego. Potem na Twitchu zacząłem opuszczać. Nie no, przecież no... Nie, że nie to jakiś psychofan czy coś, ale no, po prostu tak, no... To był... Ale... To jest byłaś jedynym tuberem, jak oglądałem. Potem się pojawili, no. Rock, Roya. No, jak słodko. Mam nadzieję, że mi zaraz świnie nie wpierw... Co tu jest?! Jak mam naprawdę na imię? Ja mam naprawdę na imię Karolin. Tak. Jestem alter ego gny, tylko że w męskim, z Warszawy. Dobrze, że zaznaczyłeś, że męskim. Tak, męskim. Mogę się tu rozbić, nie? Świnie mnie nie będą atakować w nocy. Nie... Mają farmę, o kurwa. Ale ich opierdola. Motka chyba ma chore zęby, dlatego jest taka cicha. Ma chore dziąsło, przez co ma chorego zęba, przez co jej siadło gardło, przez to jeszcze cholera wie co tam u niej. No. Przez to jej siadły paznokcie u nóg. Tak. I dalej poszło. A wszystko przez to, że się zagapiłam i zapomniałam podmuchać. O. Trudno. Na co? Dobra, nie pytam. Czarno-biały, no... No dobrze, dobrze, na co? Na rosół. Raczej chyba na kogo? Na ten rosół, co gotowałaś ostatnio? Tak, ja zapomniałam na niego podmuchać, jak chciałam go spróbować, czy posoliłam. Włożyłam, wiesz, łyżkę wrzątku do ust. O matko. Raz lama, zawsze lama. Zdecydowanie. Kina, zrobisz spotkanie z Wojtkiem w Łodzi? Nie wiem. Ale w sensie, że ja mam się spotkać z Wojtkiem, czy my się mamy spotkać z wami? Nie zrozumiałem. Czy chodzi o to, żebyś się spotkała sama z Wojtkiem w Łodzi? Kina, kina, przekaż Młodzi, żeby nagrała live z The Sims 3. Nie, nie przekażę. Ej, czemu live z Simsów powaliło was? Mało was tych, mam tych Simsów na tym kanale u mnie. Ja walę, przecież to są 3 sezony. No. No. Gorzej niż moda na sukces. Już niedługo. No już niedługo. Myślę, że mamy szansę ich przebić. I się okaże, że kina, że Covers jest twoją matką i będzie. Nie, Covers ucieknie z Hesupę. Z Hesupę akurat ucieknie kto inny. Ja już mam tam chętnego. Będzie dobrze. No dobra. Dlaczego miałabym iść na randkę z Wojtkiem, skoro mam żonę? Dla urozmaicenia. Ja jej nie chcę zdradzać. Smaczek. Raz młoteczka, ja już to mam obadane. Nie tak skojarzyło, raz młoteczka, raz Wojtaczek, ale chyba nie ma takiego imienia. No cholera, tam wie Wojtka, jakoś to wiesz, odmienia.
Kiedy Wiesiek? Słuchajcie, nie wiem, czy będzie Wiesiek. Mam, nie wiem, mam niechęć do Wieśka, mam niechęć do Asasyna. Natomiast... Ja mam niechęć do Anala. Jakkolwiek to nie brzmi. To tak. Też. Natomiast udało mi się nawiązać kontakt z dwoma firmami, które sprzedają grę. I teraz proszę o brawa dla mnie. To akurat tylko jedna. No dobrze, no to... Ale to nie, brawa, nie. Tak, to... brawa jedną ręką. Bijcie mu brawo jedną ręką. Tylko nie bijcie, bo... A, dobra, nieważne. W każdym bądź razie istnieje opcja taka, że będę dostawać gry, które będę mogła nagrywać, więc istnieje szansa, że coś ciekawego się na kanale pojawi w niedługim czasie. No. Owszem, owszem. Zjedz tu pieczone borówki, one ci zwiększą mózg. W sumie można spróbować. Nie zwiększą. Nie zwiększą? Próbowałaś? No właśnie, próbowałam. No to nie zwiększy. Ale grzyby podobno zwiększają mózg. Zależy jakie. Nie wiem, podniosą pierwszy lepszy z brzegu. Ja nie wiem, kto wymyślał te stworki w tym dumpsterwu, bo to jest tak... Tak... Gdzie są? Pojechane są. Są masakra w ogóle, znaczy fajne są, ale masakrycznie dziwne. True. Na razie, Slayer. Norka, norka. Próżniłem gdzieś, żeby te kwiatki zebrać, no szlachny trafił. Ale mi się zrymowało. Kurwa. Ale przecież my skończyliśmy Magicę z Kiną. No raczej. Do końca żeśmy tą Magicę zrobiły, nie? Do końca wszystko. Kurwa, las się pali. Co się stało z pająkami? O, bo dobra, nie chcę wiedzieć. Kurwa, jak ja stąd wyjść? Płonęły, bo las się pali. Kina, masz pozdrowienia od mojego brata. Ale Michała. Takiego... Brata, brata? Prawdziwego. Okej, okay, dzięki. Owszem. Kurwa! Wypierdalać! Tak, dupę, żebym powiedział, kto co mi pokazał kinę. To znaczy, on mi pokazał twój kanał. Ja tego lubię bardzo. Bardzo cię lubi. Czujesz się zaszczycony? Bardzo się czuję zaszczycony. To się bardzo cieszę się. Próbujemy wskoczyć w tą dziurę. Spoko. Co się stało się? Próbujesz wskoczyć w tą szparkę. Kurwa, gdzieś mnie wywaliło z dupy. A co jest, jak się wchodzi w odbyty? Nie wlazłem w odbyt! A co to jest, jak nie odbyt? To jest szparka. No. Właśnie miałam zrobić wianek. Wiedziałam, że kurwa coś miałam zrobić. Wianku, chodź. O. Ja chętnie obejrzę remake Martwego Zła. Nie wiem, czy Kina widziała. Kina, widziałaś? Martwe, coś mi się kojarzy. A widziały rytuał? No, rytuał. W kinie byłam. Tak? No bo... Ja wiem, że na młoteczce tak zrobiłem wrażenie. Albo zrobiło, ale nie horrorowe. To raczej nie ma takich horrorów, co robią wrażenie to znaczy... horrorowych. Na mnie każdy... Czarno-biały. Nawet co nie jest horrorowe. Ja codziennie rano muszę oglądać swoją mordę w lustrze. Ty no. Naprawdę jesteś pewien, że jakiś horror może zrobić na mnie wrażenie? Nie. Tak. Nie. Jakbyś wstała rano i widziała moją mordę w lustrze. Proszę cię. Nie wysyłam nikomu żadnych swoich zdjęć. Nie mam mordy w internecie, przykro mi. A to ja mogę mieć jej mordę. Mam konta na naszej klasie. Wiem, no cicho, cicho. Niech się męczą, jeśli nie szukają.
Moteczka ma na imię Klaudia, możecie teraz poszukać. Klaudii na naszej klasie. Ma długie czarne włosy i nie nosi okularów. I zielone, jasno-zielone soczewki. Tak. No bo jest wkurwiona, wtedy jasno-czerwona. No. Natomiast powiem wam tyle, że ja znam wszystkie trzy imiona młodzi i jestem w stanie podzielić się z wami tą wiedzą za jedyne 599,99 płatne z góry. Także zapraszam do tego. Popielniczka, wszyscy kochają młodzi za głos. Nie. Nieprawda. Ja ją kocham za cycki. Oprócz kiedy. Wszyscy, którzy nie widzieli młodzi na żywo, kochają ją za głos. O. Mhm. Zabiło mnie! Bo przestaliby mnie kochać. Zabiło mnie! Zabiło cię? I co z mnie na kamień wskrzeszonia? Chcesz ode mnie brawa, bo na 21 dniu bardzo gratuluję. Przeżyła! W sensie zrespiło mnie. A, przy tym ognisku. Tak. Ale już nie masz itemów. Już może po nie pójść. Tak? Też jest coś takiego, no nie wiem, wypadło na ziemię, to chyba może je podnieść. Nie wiem, napiszcie mi, czy mogę. Tylko gdzie to kurwa było? Twoi widzowie robią zrzutkę na imiona Moci. A co tam zrzutka? To płatna odłebka jest. W tej chwili to jest 20, prawie 20, jeszcze 10 widzów będzie 28 tysięcy. I razy 600. No wiesz, nie wszyscy moi widzowie lubią młotkę, no. No nie wiem. Ja się wiem. Wydaje, że wszyscy. No, to ci się wydaje. No to odliczę, 26 tysięcy dam. Myślisz, że ja mogę podnieść te rzeczy? To jest dokładnie 1 560 000. No to myślę, że jakoś tak starczy. Starczyłoby ci na opłacenie internet za pół miesiąca. No. Może tak za 3/4. No. Ja nie wiem gdzie, o, chyba tu umrzyłam. Ale ten mubot szaleje. Bardzo dobrze. Sam dostałem od niego bana. A ty nie masz moda? Tak by było smutno. Nie mam. Kurwa. Aha. Kurwa... Zimo. Tak, zima, owszem. Ooo, sama zimę. Nie. No i co teraz? Jak ją to przeżyć? Ale nie wiem, a masz jakiś wskaźnik marznięcia? Nie. No znaczy, to co jakiś czas coś się dzieje tam. Nina Genovefa Clementina. Prawie. Prawie. Prawie, żebyście wiedzieli, że prawie. Nina Katarzyna Clementina. Ta obniżka 70% na Ordzinie była dawno temu i była na większość. Na Spora i na jakieś tam inne pierdoły. Owszem, owszem. No nic z jakiegoś mega osum. Kurwa, wszędzie są pająki. Ja się muszę co... Ty, ja nie mam kurwa tych, ojebana. Się nie zdążę tam dojść. Spoko, ojebana. Spoko. Nawet jak nie zdążysz, to trudno. Ale nie możesz tego zrobić ogniska, ziom! A, no to tym bardziej. No. To zbieraj przy okazji. No, a widzisz gdzieś tutaj, kurwa, te siano? Dunsterf kosztuje 14 euro, teraz czyli jakieś 80 zł, 70. Możecie kupić za połowę tego w internecie. Zależy. A udało ci się kina z pierwszym na M, czy z tym drugim na K sklepem? Na K. Na K? Tak, do tych na M nawet nie pisałam jeszcze. No to na Kinguinie możecie kupić taniej, albo na K.pl, nie wiem. Na Kinguinie, najlepiej. Tak, najlepiej. Najlepiej, tam macie najtaniej. Nie gryzę kabla, bawię się tym.
naszyjnikiem, ale ja tak często mam. A ten naszyjnik masz od kiedy pamiętam? Ja mam go od kiedy sama pamiętam, wiesz? Ja go kupiłam z 5 lat temu. W sensie miałem takie dwa. Ja nie zdejmuję. Jak cię nim dusiłam, to zdjęłam. Ale tylko do seksu. Ten drugi. A, no tak. To sorry, to nie zdejmuję nigdy. Gryzella. Wielkie odkrycie, że młoteczka ma na imię Nina. Tadam, po prostu. Wygraliście talon na dziwki i balon. Czy któryś z tych trzech jest Katarzyna, czy nie? Nie. Tam zapytana, jak Tina całuje? Nie, całuje jak skrzyżowanie odkurzacza. Myślałem, że jak Rondo. Odkurzacza z taką ssawką do klopa. Bujaj się. Młody się czasem myli, to jak ona całuje z tym, jak ja całuję, to się zdarza, no niestety. Prawda. Kurwa, jeszcze mnie gdzieś bardziej w dupie wyrzuciło. Nina Mścichna Odosława Młotowa. Chciałabym się tak nazywać. To tak po rosyjsku. Młotkowa. Poza tym kina smakuje jak brownies i dlatego mówię na nią moja czarna siostro. Natomiast musicie wiedzieć, i tu się przyznam całkiem szczerze, że ja się przytulam do Młotki tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ona nie używa perfum. Dlatego, że ja po prostu na jej perfumy mam dziwne uczulenia. W sensie nienawidzę tego zapachu. O, ja mam takie ładne perfumy. Ale Młot dla Mił. Napisałem kapslokiem. Hehe. Ale jestem poza tym. Poza światem. Czekaj. On zlamił, ja ci dałam bana. Już myślałem, że to on. Ale jestem suczą, Boże. W rozkwinie używam perfum cynamonowych. Dokładnie. Jak ja będę pisał? Tak, Młotka ma perfumy cynamonowe, ja nienawidzę cynamonu, po prostu, kurwa, nienawidzę. Czemu nie? Nienawidzę, nie wiem, po prostu nienawidzę. Jedyna forma, w której jakoś w miarę go ogarniam, to jest... W plackach. Nie, w tym, w jabłeczniku. Tylko i właśnie ze względu na to, że jabłecznik uwielbiam. Natomiast ja nienawidzę cynamonu, nienawidzę po prostu. Ja mnie jeszcze nie wydała tylko i wyłącznie dlatego, że mam tak grubą dupę, że się nie zmieszczę. Tak, to fakt. Nienawidzę. No wiesz co, truskawka, nie poznajesz mnie po głosie. Ja tutaj siedzę z kiną na live'ach od zawsze. No. Bo czarno-biały był na życzeniach, które... Znaczy na filmiku, który robił kolorowo, tak? Tak, i mi tam złożył bardzo ładne życzenia, które mi się bardzo podobały. Wrzucił tam zajebiste cycki. Prawie tak zajebiste jak Młotki. No nie miałem zdjęcia Młotki, wkleiłbym ci zdjęcie Młotki, ale nie miałem. O, toksyczne to po live zerknij na mój... A ja pamiętam, jak było fajnie, jak nagrywaliśmy te życzenia. To było super. Cieszę się, że wam się podobało. Dla mnie było super, jak je oglądałam. Także, wiecie. Ja ostatnio straciłem kontakt z kolorowo. To jak większość. Znaczy, ja go mam dalej, ale... Chodzi o po prostu sam fakt. No tak. To znaczy nie, rozmawiałem z nim pijanym na TS-ie ostatnio. A to akurat mnie nie ten. Co ja chciałam? Gałązki chciałam pozbierać. Kina, będzie kiedyś Battlefield 3? Może jeszcze kiedyś będzie. Ostatnio trochę nawet o tym myślałam, ale nie wiem, jakoś tak. Jeszcze nie tęsknię za Battlefieldem. Battlefield 3 ma beznadziejną grafikę, wybierzcie sobie coś lepszego. Tyle czarno-biało ode mnie, se zobaczysz za chwilę na live'ie. No. Sam masz kurwa beznadziejną grafikę.
Ja mam bardzo dobrą grafikę. Możesz przetestować. No, pamiętaj, że mam żonę. No dobra, to będzie tylko testowanie. Nie będę cię testować, mam żonę. No tak, Młotka ma najlepszą grafikę. Młotka ma fajne 3D. No. Ja nie wiem, czy no, wierzę na słowo. Ma. Ty się tam nie interesuj, ty tam se klikaj, co tam se klikałaś. No. Dostałem buzia. Ja nic nie gram, ja cierpię. Życie. Ej, ja nie mam nic do żarcia, moja postać zaraz ocipieje, umrę z głodu, nie. Po prostu, kurwa, nie. Wiesz co, kiedy ostatnio chciałem coś wyciąć i wysłać, ale już się usunęło niestety. Niestety, nie wiem czy się usunęło, ale nie mogłem tego znaleźć. Pamiętam, to był moment, a jak jeszcze live'owałaś na livestreamie. Któryś z ostatnich live'ów na livestreamie? Jak streamowałaś tego, Isaaca, tak? I miałaś problem z tym, żeby zmniejszyć procastera, tak żeby pokazywał tylko Isaaca, bo cały pulpit było widać, nie? No. Pamiętam, że ci pomogłem i mi wysłałaś serduszko. O. Tak się pobierałem. Jakie to jest słodkie, słuchajcie. Gościu, który zna mnie tyle czasu, się podjarał kiedyś, bo mi wysłał serduszko. No, epic. Kurwa, czy on się może upolować, bo jak nie, to ja zaraz z głodu jebna. Marzniesz! No... Kupaj sobie kurwa. Marzłaś! Ale widzisz, ile dostałaś tego? Które doświadczenia? Jaki level wbiłaś i w ogóle? Smuteczek. Smuteczek, no cóż, to kończymy live'a. I tak już miał się kończyć za 5 minut, więc... Optymistyczny akcent na to. Tak, optymistyczny akcent. Tak. Jak będziecie grzeczni, nie będziecie pisać pod różnymi filmami na fejsie lub w PW, kiedy live, to live jakoś niedługo będzie. Muszę wam powiedzieć, że live miał być już parę dni temu, ale że wkurzali mnie z komentarzami, kiedy live, to live'a nie było. Także cóż, to tyle. To ja dziękuję Czarno-Białemu i Młotce, że byli ze mną. Ja była tylko trochę. Ale było przyjemnie. A. Może częściej będę ich zapraszać. A może nie. No a zobaczymy. Może nie. No. Teraz się trzymajcie. Teraz chcę wyglądać Tifa u mnie. O Jezus. To nie, to robimy jeszcze robimy godzinę live'a. Nie no, idźcie oglądać Tifa. Się trzymajcie. Cześć.